Cześć, witajcie! Z tej strony Ropek, to słuchajcie Sąsiedzi z Piekła Rodem Hardcore. I wreszcie się doczekaliście. Boże, jak dużo komentarzy było, bo o tym bym nagrał te spolszczenie. I uwierzcie mi lub nie, ale tak, było sporo tych komentarzy. Więc słuchajcie, jest to słuchajcie po polsku. Znaczy ja na moim kanale możecie zobaczyć, jak już nagrałem. Ale pomyślałem, by nagrać jeszcze spolszczenie, skoro na polskie YouTube tak jakby wracają znowu sąsiedzi, więc... Słuchaj uważnie, to twój pierwszy poziom treningowy w laboratorium. Co cię tam czeka, to nawet nie próbuj, bo Woody będzie... No to czekasz, głupcze, trenuj. I oczywiście wiem, co tutaj się stanie. Po prostu nas ten prankster umrze. Witaj, śmiertelniku. Mam nadzieję, że już oprzytomniałeś, Woody. Odkąd ty i twoja dziewczyna z Heli zasnęliście w taksówce. Nic ci nie jest, czeka na ciebie w naszym... Nic jej nie jest, czeka na ciebie w naszym laboratorium. A ty zostaniesz częścią naszego eksperymentu. Poznaj pana Rottweilera. Ten obłukany morderca od razu cię zastrzeli, gdy tylko ci zauważy. To mnie wcale nie rusza. Masz 1,5 minuty, by doprowadzić go do szału. To dla... Hablo, 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 hablo! Jedziemy, słuchajcie. Ja oczywiście nie pamiętam za bardzo, jak się gra w Sąsiadu z Piekła Rodem, bo... Już trochę chyba minął ponad rok, kiedy nagrałem jakiekolwiek sąsiady i szczerze... Nawet nie myślałem, by tak o do tego wracać. Czy nie, i chuj marłem. Wiecie, co jest najgorsze w tej grze? Że muszę ją przejść. Fajnie, że gra po polsku. Dziękujemy ci, że jest jakiś polski twórca, który zna serię Naruto From Hell. Znaczy, ja nie ukrywam, że dostałem to od... Nie pamiętam już kogo. Ktoś mi po prostu podesłał link, żebym nagrał to. Nagrałem to i się przyjął na kanale dosyć dobrze. Tylko nie spodziewałem się, że aż tak, że ludzie będą oczekiwali ode mnie, że jeszcze raz to będę przychodził ten... może nie syf, ale... To dosyć trudną grę. Która wymaga idealnej perfekcji. Przyznam wcześniej, że miałem lepsze wyczucie czasu. Teraz w sumie... mam o 1 sekundę się spóźniam. I to jest chyba pierwsza taka gra, która wymaga do mnie trudności. A mogłem kupić Kierdegard w przedszkole tą grę na Steamie. I sobie nagrać ją. Nie, wrócę do sąsiadów po polsku. I ludzie będą liczyli na to, że pojawi się więcej odcinków. Znaczy nie wiem w sumie, jak będziecie chcieli. Powiem wam tak szczerze, cały czas pofraktarzam ten moment, żeby potem nie móc to po prostu wyciąć i wrzucić, więc... Jeżeli ktoś oczekuje ode mnie, znaczy zależy oczywiście od wyświetleń, bo... Powiedzmy sobie szczerze, mógłbym zrobić maraton z tych sąsiadów i zakończyć raz na zawsze hardcora... jedynkę po polsku... Ale nie wiem, czy się pojawi drugi odcinek z tej gry. Znaczy powiem tak, jak zobaczę aktywność, że będziecie chcieli, będą normalnie pod domem, będą mi napierdziała butelkami... I tak, Ropek, nagraj jedna kolejną kontynuację. Oczywiście mam nadzieję, że złoty to nie będzie. Pan Krzychu. No specjalnie się nazywał Krzychu, żebym... bo wiesz, że to moje ulubione imię. Jest, udało się w końcu! Po tych 200 próbach. Teraz będzie lecimy na easy. Easy. Dobra, przeszedłem, dziękuję bardzo. Przechodziłem to ponad 20 minut. Dawaj, sąsiad, biegnij, zanim Woody zaliczy zgona. Jezu, ale ta gra truluje dosłownie. Zadowolenie Joey'ego. Mam nadzieję, że Joey jesteś szczęśliwy.
Twoje pułapki są nudne i denne, Woody, pierdząca poduszka, a gdzie kreatywność? Muszę ci przypomnieć, że to poważny projekt z samej góry naszej organizacji. Życie twojej Shelly zależy od twojej inteligencji, szybkości, działania i denerwowania chorego maniaka Rottweilera. Za dużo gadałam, więc dźgnąłem ją godzinę temu. Idź tam i zrób to, co ci się należy. Co jest? Ja nie mam pojęcia, że ta fabuła jest aż taka straszna. Ej, ale fajnie, ta gra ma fabułę. Znaczy, po rosyjsku było ciężko domyślić się, o co chodzi tak naprawdę. Dobra, co tu się robiło? Już była animacja. Dobra, to przejdę wszystkim. Tą mapę pamiętam jak własną kieszeń. Tą mapę pamiętam jak własną kieszeń, tak szczerze. Ja dziwię się, że polscy twórcy nie nagrywają tego. Mandzio wrócił do nagrywania. Ja cholera będę musiał mu podesłać tą grę. Wiem, że on nie lubi sąsiadów, ale powiem mu, że mógłby z tego fajne clickbaity i wyświetlenia. Tylko monetyzacja problem. Ja musiałbym grę podesłać Mandziowi albo Karolkowi. Ropek, ale dlaczego? Bo tak. Ej, nie ukrywam, że tak. Nie umiem w to grać już. Ej, w ogóle wiecie, kto powinien nagrać tą grę? Tak szczerze, Mandzio czy tam Karolek powinien tak nagrać tak z uśmiechem na ustach tą grę, albo Woody's Comeback. Bo są spolszczone wersje, Anonim by dostał takie jakby promo, byłoby super świetnie. Nie ukrywajmy, Anonim stworzył polszczenie, to zasłużył na promo. Ej, to tak powinno wyglądać, tylko bez skradania się. Ej, wiecie, kto grę powinien to nagrać? Prawdopodobnie któryś z polskich twórców gamery, bo gra nie jest aż tak popularna. Ja dziwię się, że juniorski nie rzucił się na tą grę, tylko woli jakiś... Babcie! Ta gra to prawdziwy horror i wyzwanie, bo trzeba być tu naprawdę perfekcyjny. Dosłownie zawał serca takie... Zdąż! Zdąż! I przepraszam, że nic nie mówię, ale aktualnie się skupiłem na tym, by to przejść. O nie! Trzeba się schować, bo sąsiad uśpi mnie. I ktoś zauważył, że to jest Gladys z Portala albo Half-Life'a, nie wiem. A gdzie zostanie pułapka? To jest strasznie prankowe, że niby przegraliśmy, a tak naprawdę gra nas robi w cholerę. Nie chcę tego od nowa. Więc słuchajcie, to byłoby na tyle z tego hardcora. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to napiszcie. Możecie też oczywiście stawić subskrypcję u mnie oraz Anonima, tym bardziej u Anonima, bo on jest twórcą. Link będzie w opisie oczywiście, tym razem postaram się. Więc ja uciekam, zanim zdejmę mi monetyzację za krew. Pa, pa. Tylko tej gry nie mogę wyłączyć. Śmierdzi, lepiej się go szybko pozbyć. Piła do drewna. Możemy tu jakieś ciekawostki znaleźć? Ej, bez jej, tej gry się nie da wyłączyć. To jest straszne, tej gry nie mogę wyłączyć! Ale w przeciwieństwie do innych gier, to przynajmniej ona ten...